Szymański, kanał NeGames.pl. Witajcie w recenzji Uncharted 4 Kres Złodzieja. Naughty Dog to jeden z nielicznych deweloperów, których gry można kupować w ciemno. Przez ostatnie dwie dekady wyprodukowali masę hitów, które zapisały się w historii gier wideo. Crash Bandicoot, Jak and Dexter, seria Uncharted czy świetny The Last of Us. Któż z Was o tych produkcjach nie słyszał? PlayStation 4 potrzebowała hitu dużego kalibru, który wreszcie pokazałby, dlaczego warto tę konsolę kupić. Brakowało jej rasowego system sellera zmuszającego do przesiadki na obecną generację. Uprzedzając nieco fakty, taki tytuł nadszedł i jest nim właśnie Uncharted 4. Dlaczego? O tym już za chwilę. Uncharted 4 rozpoczyna się klasycznie dla tej serii, czyli od mocnego uderzenia, po którym akcja zwalnia, a gra przenosi nas w przeszłość, żeby zarysować tło wydarzeń. Nie chcę Wam psuć zabawy, więc tych fragmentów nie będę Wam prezentować. Przejdę od razu do nakreślenia fabuły. Od wydarzeń z poprzednich części minęło kilka lat, a główny bohater postanowił odpocząć od poszukiwań zaginionych skarbów i życia na krawędzi. Nathan ożenił się z Eleną, wiedzie spokojne życie i od początku można odnieść wrażenie, że brakuje mu bardziej intensywnych doznań. Przełom następuje, gdy odwiedza go Samuel, brat Drake'a, który od 15 lat uznawany był za zmarłego. Dowiadujemy się, że wprawdzie przeżył, ale jego życie zależy od tego, czy odnajdzie legendarny piracki skarb Henry'ego Everiego. Nathan próbuje walczyć ze sobą, ale w końcu postanawia pomóc bratu. Okłamuje żonę, mówiąc jej o nowym kontrakcie w pracy i rusza z Samuelem w świat śladami słynnego pirata. Cała historia może i nie powala na kolana swoją oryginalnością, ale jest wystarczająco wiarygodna, żeby utrzymywać przy ekranie. Twórcy postarali się wreszcie mocniej przedstawić nam wszystkie kluczowe postaci, więc dialogów jest tu dużo więcej niż w poprzednich częściach, a do tego od czasu do czasu mamy też opcje dialogowe do wyboru. Szkoda wprawdzie, że nasze decyzje nie mają żadnego wpływu na dalszy przebieg wydarzeń, ale te drobne dodatki sprawiają, iż mocniej zżywamy się z wszystkimi bohaterami tej opowieści. Tempo jest dużo wolniejsze niż choćby w dwójce czy trójce i zdarzają się sytuacje, gdy przez kilkadziesiąt minut eksplorujemy lokacje, słuchając jedynie rozmów Nathana z jego kompanem. Od razu widać, że nad grą pracowała spora część zespołu odpowiedzialnego za The Last of Us. Być może nie każdemu tego typu zmiana tempa przypadnie do gustu, ale ja przyjąłem ją z zadowoleniem, bo według mnie system strzelania w serii Uncharted nigdy do wybitnych nie należał. Teraz dużo więcej mamy tu błądzenia po pozornie otwartych lokacjach i podziwiania widoków, które pokazują, na co stać. Gra sprawia wrażenie dużo bardziej otwartej niż poprzednie części, ale mimo wszystko dalej jest liniowa. Twórcy nie chcieli robić z Uncharted kolejnego sandboxa, ale postarali się dostarczyć nam więcej możliwości w przedzieraniu się do kolejnych punktów docelowych. Cała zabawa polega na tym, że wielokrotnie nie ma tu wyraźnie zarysowanego celu czy znacznika pokazującego nam, w którą stronę należy się udać. Mamy otwartą przestrzeń i tylko od nas zależy, gdzie pójdziemy. Często do celu prowadzi kilka dróg, a jeśli trzeba rozprawić się z przeciwnikami, to również można zrobić to na kilka sposobów. Nowością jest używana podczas sekcji platformowych linka z hakiem. Gadżet ten prezentowano już przed premierą i wiadomo było, że uatrakcyjni on standardowe wspinaczki. Tak też się stało i choć jego używanie nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, to jednak dodaje on większych emocji w tych wolniejszych fragmentach gry. Szkoda tylko, że linkę można zaczepiać wyłącznie w przewidzianych przez twórców miejscach. Sztucznie trochę wygląda szukanie na siłę skrzyń, żeby gdzieś się wspiąć, skoro główny bohater dysponuje takim gadżetem. Jako że tempo trochę spadło, więcej mamy tu różnego rodzaju kombinowania i rozwiązywania zagadek. Te ostatnie wypadły naprawdę w porządku, jak na grę skierowaną do mainstreamowego odbiorcy, więc od czasu do czasu trzeba wysilić szare komórki. Bardzo fajnie zostało to wszystko zbalansowane, bo swobodna eksploracja często przeplata się z puzzlami, strzelaniem albo sprowadzeniem pojazdu. No właśnie, pojazdy, oto kolejna nowość w czwórce. Etapy z jeepem to najbardziej rozległe przestrzenie, jakie trzeba tu pokonywać.
Drake nie dysponuje żadną mapą, więc na dobrą sprawę nie wiadomo, w którą stronę jechać. Trzeba próbować różnych rozwiązań i eksplorować otoczenie. Bardzo fajne jest to, że podczas takiej jazdy od czasu do czasu można natrafić na jakieś ruiny, których wprawdzie nie trzeba sprawdzać, ale warto rzucić okiem, bo mogą skrywać jakiś sekret. Uncharted 4 nie ma klasycznych misji pobocznych i dobrze, zastosowane rozwiązanie jest dużo bardziej naturalne. Bardzo cieszą też różnego rodzaju detale, których twórcy oczywiście nie poskąpili. Słynna już konieczność użycia linki, aby podjechać pod błotnisty podjazd, to tylko jeden z takich szczegółów, ale przecież gra puszcza do nas oko bardzo często. Może to być nawiązanie do nostalgicznych wspomnień związanych z poprzednimi grami studia Naughty Dog? Komentarz bohatera, kpiący ze schematycznych rozwiązań stosowanych w grach, czy tak nieistotne z pozoru różne animacje podczas mijania postaci czy przemieszczania się po skałach. Tu nawet wsiadanie do samochodu wygląda różnie, co może i dostrzegą jedynie najwięksi puryści, ale nie zmienia to faktu, że trzeba pochwalić autorów za tak drobiazgowe szlifowanie swojej produkcji. Oprawa to kolejny temat, o którym można by mówić w nieskończoność. Gra prezentuje się po prostu obłędnie, serwując nam bogate w szczegóły lokacje w stabilnych 30 klatkach na sekundę i rozdzielczości 1080p. Malkontenci ponarzekają pewnie, że nie ma 60 fpsów, ale gwarantuję, że po chwili rozgrywki zapomną o tym i będą chłonąć to, co przygotowali mistrzowie z kalifornijskiego studia. Największe wrażenie wywołuje tu chyba roślinność. Rajskie miejsca, jakie przyjdzie Wam tu zwiedzić, wprost zmuszają do tego, żeby stanąć ze szczęką na ziemi i oglądać te wszystkie wspaniałości. Wszystko porusza się pod wpływem wiatru, fale rozbryzgują się o skały i co chwilę natrafić można na jakiś smaczek, który każe pokręcić głową z uznaniem nad warsztatem dewelopera. Sami widzicie to na swoich ekranach, a przecież nie chcę pokazywać Wam wszystkiego. Masę zbijających z nóg miejsc odkryjecie sami i przyznacie wówczas jedno. To obecnie najpiękniejsza gra na konsolach. Prawdziwy wyznacznik jakości dla innych studiów, a przy okazji pokaz mocy PS4. Na to właśnie czekaliśmy. Chyba wierzę sama. Gra po raz kolejny została przygotowana w pełnej polskiej wersji językowej i ponownie trzeba pochwalić ekipę, która była odpowiedzialna za lokalizację. Jarosław Boberek, grający Natana, to klasa sama dla siebie i szkoda czasu na kolejne zachwyty nad jego grą, ale miło słyszeć, że również osoby podkładające głosy pod postacie drugoplanowe spisały się bardzo dobrze. Mnie osobiście od święta jedynie Elena lekko drażniła swoim tonem, ale to bardzo subiektywne wrażenie. Całość wypadła niemalże doskonale i trzeba to wyraźnie zaznaczyć. Cała oprawa dźwiękowa jest zresztą świetna, na czele z soundtrackiem, który idealnie dopasowano do wydarzeń na ekranie. Czasami muzyka jest spokojna, innym razem pompatyczna, a bywają też dłuższe momenty, gdy w ogóle jej nie ma. Wówczas najczęściej wsłuchujemy się w faunę i podziwiamy widoki. Twórcy pokazali innym, jak to się powinno robić. A liczby, co o tym myślicie? Pewnie jakiś szyfr. Albo telefon. Panowie, to są daty. Ha? Spójrzcie, 1659. To jest data narodzin Averiego. Czy zatem mamy do czynienia z ideałem? Niemalże tak, ale są tu dwie kwestie, do których chciałbym się przyczepić. Pierwsza to same strzelaniny. Generalnie są w porządku, ale cały system praktycznie nie drgnął w stosunku do tego, co widzieliśmy w poprzednich częściach. Przeciwnicy może i są nieco sprytniejsi, ale dalej w zdecydowanej większości przypadków potrzeba trzech kulek, żeby ich ubić. Niezmiennie śmieszy mnie to, że oponenci po postrzeleniu poutykają przez kilka sekund, po czym biegają dalej, jakby nawet nie zostali draśnięci. Najwyższa pora na nieco więcej realizmu w tym temacie. Na szczęście w czwórce mamy dużo więcej możliwości w cichym eliminowaniu wrogich zastępów i muszę przyznać, że była to moja ulubiona metoda radzenia sobie z oponentami. Nie zmienia to jednak faktu, że czas na poprawki w samym systemie strzelania i zachowania przeciwników, bo niebezpiecznie szybko zaczyna się to wszystko starzeć. Druga sprawa to zachowanie naszego kompana. Wrogie patrole w ogóle go nie widzą, a wielokrotnie zdarza się, że nasz pomocnik przebiega przed nosem oponenta, na co ten ostatni w ogóle nie reaguje. Nie jest to może coś ultra ważnego, ale psuje trochę całą immersję. No i tak jak wspomniałem już wcześniej, pewnie znajdą się tacy, którzy ponarzekają na obniżone tempo rozgrywki, ale dla mnie to jeden z plusów czwórki, więc nie będę udawał, że jestem z tego niezadowolony. Tutaj.
Na koniec kilka słów o żywotności. Uncharted 4 za pierwszym razem pęka w około 14 godzin i jak na dzisiejsze czasy jest to bardzo dobry wynik. Chciałoby się jeszcze więcej, ale na osłodę pozostaje szukanie ukrytych na poziomach skarbów oraz rozbudowany tryb multiplayer z kilkoma wariantami rozgrywki i gameplayem w 60 klatkach na sekundę. Mamy tu oczywiście pojedynki drużyn w kilku trybach, w których trzeba mocno nastawić się na współpracę i korzystanie z dobrodziejstw Linki z hakiem. 8 lokacji nawiązujących do kampanii czeka tu na sprawdzenie, ale szczerze mówiąc trybu multi nie chciałbym przedwcześnie oceniać. Na pierwszy rzut oka jest bardzo przyjemny, ale wszyscy doskonale wiemy, że jego jakość będzie można postarać się oszacować po kilkunastu tygodniach grania. Podsumowując, Uncharted 4 nie zawiódł pokładanych w nim nadziei. To prawdziwy system seller, który sprzeda kolejne miliony konsol i będzie nabywany przez całą obecną generację. Ludzie z Naughty Dog po raz kolejny potwierdzili, że ich gry można kupować w ciemno. Drobne niedociągnięcia nie są w stanie przyćmić ultra wysokiej jakości tego produktu. Tak dopracowane gry nie ukazują się co chwilę. Krótko mówiąc, masz PlayStation 4? Musisz mieć Uncharted 4. Nie masz jeszcze konsoli Sony? Idź i kup, choćby z tym jednym tytułem. Jest aż tak dobry. Murowany kandydat do gry roku 2016. Rekomenduję z czystym sumieniem. Tradycyjnie na koniec zachęcam Was do komentowania. Napiszcie, jak Wy oceniacie najnowsze przygody Drake'a i czy również według Was Uncharted 4 to jedna z najlepszych produkcji tego roku. Ja dziękuję już za uwagę i do usłyszenia w najbliższych dniach.